na co dzień zajmuje się techniką montażu przy użyciu klejów, żywic, uszczelniaczy, smarów, topników i tego typu płynów. Ale prawdziwą moją pasją jest próba zmiany świata. Właśnie zobaczcie, co tu się dzieje. Siedzi trzech mądrali i gadają bzdury. To mówię, zapomnij o szkole. Pierwszą rzeczą, którą masz robić, to ściągaj. Ściągaj, 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 zawsze ściągaj. Próba zmiany twojego życia na lepsze. Tak, żebyś zaczął rozumieć to, co się wokół ciebie dzieje w polityce, w ekonomii, w gospodarce, bo prawda jest taka, że prawdę nikt nie lubi. Ktoś ma się w ogóle na ziemi zachowywać tak jak ojciec przy powieści o synu marnotrawnym, to jest nakładanie na innych ludzi ciężarów nie do uniesienia. Rząd powinien, tak, jedną rzecz, odczepić się. Wyzwólmy się. Nie musimy być niewolnikami. Możemy uczyć się trudnej sztuki wolności. Możemy uczyć się trudnej sztuki bycia odpowiedzialnymi. I to może być bardzo przyjemne. Działanie, nawet nie chęć, bo chęci to wiadomo, nie? Natomiast jeżeli wy przyjdziecie do pracodawcy i powiecie, ja nie potrzebuję niańki, ja tu chcę coś zrobić, to natychmiast macie pracę. Jeśli podoba ci się moje podejście, mój sposób rozumowania, zapraszam na mojego bloga. Pozdrawiam i zapraszam, Marek Bernaciak.